Hello. W tym filmie będę chciał powiedzieć o technikach rysowania w programie JOSM. Skupię się tylko na geometrii i na, można powiedzieć, sztuczkach, które można zastosować podczas pracy z rysowaniem różnych linii. Więc tak, na początek mamy tutaj, widzimy ekran JOSM-a z nową warstwą. Nic na niej nie ma, ponieważ nie pobieram żadnych danych, przetrenujemy po prostu. Przetrenuję to na sucho. Wszystko stworzymy od początku. Więc tak, w tym momencie jesteśmy w trybie zaznaczania. Naciskam z klawiatury literą A, zmienia mi się kursor i rysuję linię. A coś mi tutaj nie wyszło, naciskam Ctrl Z. Z powodu nagrywania trochę się opóźniło. O, rysuję linię. I OK. Załóżmy, że narysuję coś takiego. Teraz, żeby przejść do trybu zaznaczania, czyli do trybu Select, trzeba nacisnąć literkę S. To też uczynię. Nacisnąłem S. I OK, mamy linię. Narysujmy teraz drugą linię. I w tym momencie, jeżeli to jest skrzyżowanie, powiedzmy rysujemy drogę, to jest skrzyżowanie, tutaj w tym miejscu trzeba kliknąć. Jak widzimy, tutaj po prostu zmienia się kolor linii, do której się zbliżamy. Ta linia dostaje tak jakby obwódkę. I zmienia się również kursor. Pojawia się strzałka z linią. To oznacza, że w tym miejscu, jeśli klikniemy, to nastąpi połączenie. Kliknąłem i gdzie pojawił się węzeł, to ten węzeł jest wspólny, ponieważ on jest większy. Potem to poznaję, że on jest wspólny po tym, że jest większy od pozostałych. No i klikam gdzieś tam sobie jeszcze jeden. I znowu naciskam literkę S. OK. No i można tak dalej. Chyba nie powiedziałem o jednej linii, mianowicie gdy rysujemy linię, naciskam literkę A, o, to w tym momencie kursor, jakby to powiedzieć, za kursorem ciągnie się linia. To jest tak zwana linia pomocnicza i żeby tego uniknąć, albo wydawała, że ona się nie chce odkleić, to trzeba rozcisnąć Escape i w tym momencie to znika i możemy sobie narysować nową, kolejną linię i też możemy nacisnąć Escape w tym momencie. OK. Teraz tak, załóżmy, może tak, te krzyżyki, te plusiki, które tutaj widać, to są, one oznaczają geometryczny środek linii. Można je wykorzystać do tego, żeby na przykład linię złamać, czyli chwytamy za ten plusik i tworzy nam się nowy węzeł. Można tak sobie oddzielić w sumie bez końca. Mhm. To się czasami przydaje, gdy chcemy na przykład podzielić linię na dwie części. W tym momencie na przykład zaznaczam węzeł i chcę podzielić na dwie części. Naciskam z klawiatury literkę P i w tym momencie ta linia została podzielona na dwie części. Mogę sobie tu jeszcze podzielić na dwie części i mamy w tym momencie trzy odcinki niezależne od siebie. Znaczy one są oczywiście ze sobą połączone, prawda? Jeśli sobie pociągniemy za te kursory, to te linie są ze sobą złączone. Tutaj może pojawić kolejne pytanie, jak na przykład odłączyć tę drogę, tę zaznaczoną, od tej wyżej, prawda? No bo jeśli chwytamy za węzeł, no to tamta się ciągnie, no i nie wiadomo, co z tym zrobić. Oczywiście jest to możliwe. Zaznaczamy drogę, którą chcemy oddzielić, naciskamy Shift i z Shiftem naciskamy węzeł, który chcemy odłączyć. I z klawiatury naciskamy literkę G. Naciskam literkę G w tym momencie i w tym momencie, jeśli sobie pociągniemy, to widzimy, że już nam się węzeł odłączył. I załóżmy, że chcemy przyłączyć to do innej drogi, prawda? To też jest pewna zagwozdka, ponieważ jeśli sobie przyciągniemy, to nic się nie dzieje. Ta linia nie zostanie połączona. Mimo, że to może z daleka wygląda dobrze, gdy sobie powiększymy, to widać, że tutaj jest niestyk. To jest oczywiście błąd i trzeba takich rzeczy unikać. Co w tej sytuacji zrobić? Tu oczywiście też kolejna literka do zapamiętania. Zaznaczamy węzeł, który chcemy przykleić do drogi i naciskamy literkę J. I w tym momencie już jest połączona. Po prostu ta funkcja działa w ten sposób, że przykleja węzeł do najbliższej drogi.
Oczywiście te wszystkie skróty, ja je akurat pamiętam, bo ich używam na co dzień, one są w menu i w menu narzędzia. Może zaznaczę węzeł, wtedy będzie to aktywne. O, tu są funkcje, ta, o której wspomniałem, to jest połącz węzeł z drogą, J. Gdzieś tu jeszcze powinna być G. O, rozdziel drogi, to jest właśnie G. Połącz węzły. No to połącz węzły to jest wtedy, gdy na przykład chcemy sobie złączyć drogę, ale mamy dwa węzły do dyspozycji. Oczywiście w tej sytuacji akurat to się JOSM przyciąga, zresztą widać, kursor się zmienia, pojawia się strzałka wskazująca na węzeł, więc jeśli klikniemy, to oczywiście węzeł się połączy. Ale czasami zdarza się sytuacja, że mamy narysowane dwie drogi obok siebie, dwa węzły obok siebie są. O, ja może tak to zasymuluję. O. I chcemy po prostu je złączyć. Zaznaczamy obydwa węzły i naciskam literkę M, czy też z menu narzędzia połącz węzły. I te węzły już, te drogi w tym węźle są już połączone. Oddalam trochę, żeby to było lepiej widać. O, są połączone. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.